Cześć, z tej strony Bartek i witam Was w kolejnym materiale, w którym chciałbym przekazać Wam trochę wiedzy na temat aparatury elektrycznej. Przekazać to dobre słowo, bo dzisiaj będzie o przekaźnikach. Konkretnie zajmiemy się modelem dedykowanym do załączenia wysokich prądów początkowych aż 120 A w czasie 20 milisekund. Zapraszam. Najczęściej wykorzystywanymi przez nas elektryków aparatami z tej dziedziny są przekaźniki elektromagnetyczne. Przekaźnika używamy wszędzie tam, gdzie przy pomocy obwodu małej mocy, to znaczy o niskim napięciu lub natężeniu, chcemy sterować obwodami większej mocy, przez które przepływają większe prądy, a napięcie zasilania jest wyższe lub niższe. W zasadzie przekaźnika możemy użyć na tyle sposobów, na ile pozwala nam wyobraźnia i rzecz jasna jego parametry, wszak budowane są one na różne napięcia zasilania i różne prądy obciążenia. Mają też różne konfiguracje styków. Zasada działania jest jednak zawsze taka sama. Budowa przekaźnika oparta jest o elektromagnes w postaci cewki nawiniętej na rdzeń, który pod wpływem przepływu prądu i przy działaniu pola elektromagnetycznego przełącza styki. Przy pomocy przekaźnika możemy załączać, wyłączać lub przełączać obwody elektryczne. W oparciu o najprostsze przekaźniki budowane są bardziej skomplikowane aparaty, takie jak zegary programowalne czy przekaźniki czasowe. Bez przekaźników nie istniałby też sterownik PLC ani inne zaawansowane urządzenia. Urządzeniem, na którym skupimy się dzisiaj, będzie przekaźnik instalacyjny RPI-1ZI-U24A, produkowany przez firmę Relpol. Należy on do rodziny aparatów modułowych, które bardzo często stosuje w pracach serwisowych ze względu na uniwersalne napięcie zasilania. Mówiąc o uniwersalności, mam na myśli to, że możemy go zastosować dla dwóch rodzajów napięć. Dla 24 V prądu zmiennego lub stałego, albo dla 230 V prądu zmiennego, czyli napięcia sieciowego. Przekaźnik instalacyjny zamontowany jest w jednomodułowej obudowie i przystosowany jest do montażu na szynie TH35. Wszelkie parametry i schematy potrzebne do doboru i podłączenia nadrukowane są na obudowie. Mamy tutaj podany model aparatu, napięcie zasilania, schemat i opis wyprowadzeń, a także obciążalność styków dla różnych charakterów odbiorników. Na uwagę zasługuje to, że styki przekaźnika mają odporność na prąd udarowy rzędu 120 A. Parametry i schemat nadrukowane są nie tylko na bocznej części, która przecież zostaje zasłonięta, jak tylko zamontujemy je w szeregu z innymi aparatami na szynie, ale także na płycie czołowej, z której możemy odczytywać w czasie podłączenia. No przyznajcie, ile razy zdarzyło Wam się ściągać z szyny w połowie zamontowany już przekaźnik, bo zapomnieliście do którego styku co podłączyć. Przyłączając zasilanie na zaciski A1 i A2, możemy podać napięcie prądu stałego lub przemiennego o wartości 24 V. Natomiast podłączając zasilanie do styków A1 i A3, możemy podłączyć napięcie sieciowe. Te możliwości są bardzo ważne dla serwisanta, który musi mieć ze sobą zawsze zapasowe elementy. Styki tego modelu przekaźnika zbudowane są jako normalnie otwarte, czyli gdy przekaźnik nie jest zasilany, to sterowany obwód jest rozłączony. Zwarcie styków następuje po podaniu zasilania na cewkę. Przekaźnik jest monostabilny, to znaczy, że styki są zwarte, czyli załączone tak długo, jak długo zasilana jest cewka. Po zaniku zasilania styki wracają do pozycji normalnie otwartej. Styki przekaźnika są separowane od cewki. To znaczy, że obwód sterowany może mieć zupełnie inne parametry niż obwód sterowania. Na przykład przy pomocy przekaźnika zasilanego napięciem sieciowym załączamy obwód podświetlenia LED o napięciu 12 V prądu stałego. Przekaźnik ten możecie wykorzystywać przede wszystkim w rozdzielnicach aparatury modułowej, w zasadzie do wszystkiego, co wymaga sterowania. Świetnie sprawdzi się przy załączaniu obwodów oświetleniowych, gdzie występuje wysoki prąd udarowy, bo jak wspomniałem już wcześniej, przekaźnik ten wytrzymuje prąd aż 120 A w czasie 20 milisekund.
Przekaźniki instalacyjne firmy Relpol to rodzina modułów, a nie tylko jeden zaprezentowany dzisiaj produkt. Mamy do wyboru ponad 20 urządzeń z grupy RPI o napięciu uniwersalnym, jak i dedykowanym, które mają ogromne możliwości sterowania. W zależności od aplikacji możemy zastosować od 1 aż do 3 styków normalnie otwartych lub normalnie zamkniętych. Przykładem może być tutaj przekaźnik RPI 3Z Uni, który łączy dwie zalety. 3 osobne styki zwierne oraz uniwersalne napięcie zasilania od 12 aż do 240 V prądu stałego lub zmiennego. Są też wykonania na konkretne napięcia, takie jak RPI 2P D12, który zasilany jest napięciem 12 V prądu stałego, lub RPI 1P A230, zasilane napięciem 230 V prądu zmiennego. Podzielcie się w komentarzach, do czego Wy najczęściej stosujecie takie najprostsze przekaźniki instalacyjne. Na dziś to wszystko, czekajcie na kolejny materiał o przekaźnikach firmy Relpol i do zobaczenia w kolejnym odcinku.